czwartek, 6 grudnia, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnym odbył się finał czwartej edycji akcji charytatywnej zatytułowanej I Ty Możesz Zostać Świętym Mikołajem, w ramach której obdarowano dzieci z Czarnińskiego Domu Dziecka. Zanim jednak przystąpiono do wręczenia prezentów, na sali pojawił się Mikołaj, wokół którego natychmiast zgromadziła się grupka dzieci. Młodzież działająca przy Czarnińskim Centrum Kultury uświetniła akcję swoimi występami. W ramach tegorocznej edycji akcji każdy z 23 wychowanków Czarnińskiego Domu Dziecka otrzymał indywidualny upominek ufundowany przez ludzi dobrej woli. Mieszkańcy jak co roku chętnie spełniali marzenia dzieci i młodzieży, często wykazując się wyjątkową hojnością. Oprócz upragnionych prezentów wychowankowie Czarnińskiego Domu Dziecka otrzymali także paczki ze słodyczami ufundowane przez Stowarzyszenie Szansa. Dzięki akcji udało się także wyposażyć placówkę w notebooka, urządzenie wielofunkcyjne, pralkę automatyczną, rozmaite artykuły chemiczne oraz biurowe. Darczyńcom muzyczne i taneczne podziękowania w imieniu swoich rówieśników składały dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Zwyczek widać wszystkich i zachęcam, by śpiewali. Jeżeli znacie, śpiewacie z nami. Szczes biały, z mrozem zapadra, pędzą nasze sanie, szybkie miły wiatr. Biegli koją drogę przez uśpiony las. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli akcję, a także jej organizatorom, w imieniu wychowanków Czarnińskiego Domu Dziecka serdecznie dziękujemy.